Jedź bezpiecznie, zapnij pasy. Nasza akcja w Zakopanem. Nasze spotkanie. Teraz czas na spotkanie ze strażakami. Jest z nami starszy kapitan Stanisław Galica z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem właśnie. Trochę tak jest, że Straż Pożarną utożsamia się wyłącznie z pożarami, a wy jak do pożaru czasem jedziecie, ale niestety do wypadku drogowego. Tak, w większości zdarzeń, wszystkich zdarzeń, do których wyjeżdżamy, większość zdarzeń to nie są właśnie pożary, tylko są właśnie miejscowe zagrożenia. Procentowo ilość wypadków na terenie naszego powiatu, ja mówię o naszym powiecie, rozkłada się w ten sposób, że jest to 1/5 wszystkich miejscowych zagrożeń. W innych powiatach wygląda to troszeczkę inaczej. Przy okazji wypadku drogowego, bardzo często to wy jesteście pierwsi na miejscu, to wy udzielacie tej pierwszej pomocy. No tak bywa. Tak bywa w większości przypadków, że po prostu jesteśmy pierwsi na miejscu zdarzenia. Dlatego też no, udzielamy tej pierwszej pomocy przedlekarskiej. Jesteśmy do tego przeszkoleni. No i po prostu działamy w ramach narzuconych przez ustawę zadań. Czym dysponujecie? Tutaj mamy kilka urządzeń, które są niezbędne przy takich akcjach. No mamy tutaj tylko wycinek tych urządzeń, którymi dysponujemy. Akurat złożyło się w tej chwili tak, że jeden samochód właśnie do ratownictwa technicznego jest w tej chwili przy wypadku drogowym. I dlatego możemy pokazać tylko wycinek tych urządzeń, którymi dysponujemy. No przede wszystkim takie urządzenie podstawowe do wyciągania poszkodowanych z samochodów. Jeżeli nie możemy otworzyć drzwi samochodu, które się zablokowały właśnie w wyniku wypadku, jest to urządzenie tutaj hydrauliczne. Możemy poprosić kolegów o pomoc, żeby zademonstrowali. Rozpierak hydrauliczny, jednocześnie nożyce hydrauliczne. Jest to urządzenie takie uniwersalne. No, tym urządzeniem można zrobić bardzo wiele rzeczy. Można odblokować drzwi, można w ogóle całą konstrukcję dachu wyciąć, jeżeli istnieje taka potrzeba. Możemy fotele, jeżeli istnieje taka potrzeba, wyciąć. No, to urządzenie ma bardzo szerokie zastosowanie. Ja tu powiem, że średnicę możemy przeciąć, średnicę metalu możemy przeciąć do kilku centymetrów. Nacisk to jest kilkadziesiąt ton, także jest to urządzenie bardzo funkcjonalne. Oprócz tego urządzenie to są poduszki pneumatyczne. Poduszki pneumatyczne mają przede wszystkim zastosowanie przy podnoszeniu na przykład samochodów. Są to poduszki, które mogą podnieść pojazd czy po prostu no, inne jakieś urządzenie na wysokość kilkudziesięciu centymetrów i mogą podnieść nawet do kilkudziesięciu ton, w zależności od tego, jaka jest poduszka. Tu mamy jeszcze... No i mamy nosze ortopedyczne, zestaw do udzielania pierwszej pomocy. Praktycznie jeszcze na wyposażeniu mamy rozpieracze kolumnowe, no w tej chwili nie możemy tego pokazać, typowe nożyce hydrauliczne, typowy rozpierak hydrauliczny. Także po prostu jesteśmy przygotowani do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa technicznego.